przed Wami stoisko Xiaomi na MWC. Oczywiście są urządzenia ekosystemowe, są również telewizory i jeszcze więcej sprzętów z ekosystemu, przebogatego ekosystemu Xiaomi. Nie może zabraknąć oczywiście smartfonów z aktualnej oferty. Ale ja przybyłem tu przede wszystkim po to, żeby pokazać Wam nowe smartfony. Oto nowy model Poco M4 Pro. Ale nie mylcie go z tym modelem, który już znacie, z 5G, bo to jest model 4G. Ma MediaTek Helio G96, szybkie ładowanie 33W, baterie 5000 mAh i aparat 64 mega oraz 8 do szerokiego kąta i aparacik do makro. Wyświetlacz Full HD AMOLED o odświeżaniu 90 Hz. Do tego głośniczki stereo, jak widzimy, mini jack i nadajnik pod czerwień. Widzieliście go już w kolorze niebieskim, a tak wygląda żółty. Całkiem fajnie. A to już drugi zaprezentowanych podczas MWC przez Poco modeli. To jest Poco X4 Pro 5G, czyli już bardziej zaawansowany smartfon. Z AMOLEDowym ekranem, ale już o odświeżaniu 120 Hz. Z aparatem 108 megapikseli i znowu szeroki kąt i makro dodatkowo. I ładowanie 67 W, a do tego całkiem fajny design. Jak widzicie, ciekawie mieni się tył tego telefonu. Żółty również prezentuje się całkiem zacnie. Chociaż ta duża wyspa aparatów nie każdemu może się spodobać. No i na dokładeczkę jeszcze model w kolorze czarnym. A na koniec ciekawostki ze stoiska Xiaomi, czyli przezroczysty telewizor. Nie wiem po co. I CyberDog, czyli robopiesek. No i to tyle ze stoiska Xiaomi spowitego ostro-LEDowym światłem.